Od grudnia 2015 roku do marca bieżącego roku odbywały się rozgrywki 15. edycji Noworudzkiej Ligi Futsalu. Do rozgrywek w ramach pierwszej ligi środowiskowej w obecnym sezonie przystąpiło 8 zespołów, które rywalizowały ze sobą w 14 kolejkach. Wszystkie mecze odbywały się w hali sportowej Centrum Turystyczno-Sportowego w Nowej Rudzie. Głównymi organizatorami 15. edycji Noworudzkiej Ligi Futsalu w sezonie 2015-2016 byli Andrzej Cyman i Eugeniusz Gruszka. Na początku było 6 zespołów, żeśmy powiedzmy szukali różnych dróg wyjścia, żeby przynajmniej było 8 zespołów, to podejmiemy się organizacji tej imprezy. Powiem jeszcze, że tutaj mimo, że było 8 zespołów, to zostały te rozgrywki uatrakcyjnione, bo jednak byli tutaj zawodnicy zagraniczni, byli Brazylijczycy, byli Koreańczycy, ta szkółka z Dzierżoniowa, która praktycznie pokazała w wielu meczach, że naprawdę można bawić się tą piłeczką na hali. To nie jest, to piłka nożna na boisku jest inna. Tu cała drużyna nasza jest boisku, nie hala. Tu troszeczkę moment był stracona piłka i branka, szybka i dobrze. To na nossa strona tylko brak tutaj integracji, tak? Fajna empresa tuta e lá me exalboente já que vini que tu cheba grai, cheba integracini tuta e xisco bem de dobs. Urząd Miasta w Nowej Rudzie stara się rokrocznie wspierać rozgrywki Noworudzkiej Ligi Futsalu. My oczywiście od początku jako urząd włączyliśmy się do tego pomysłu. Udostępniamy obiekt oczywiście nieodpłatnie oraz częściowo finansujemy koszty organizacji ligi halowej. Część pieniędzy pochodzi z wpłat drużyn. Po 13 kolejkach wykrystalizowała się czołówka pierwszej ligi, na czele której prym wiódł zespół Kazar Team Power. Tuż za nim był Smilebus Gorczyca, a na trzecim miejscu w tabeli znajdował się zespół brazylijski Ars Curitiba Brazylia. W ostatniej, 14 kolejce Chata Reaktywacja pokonała Czarne Konie 3-1 i tym samym umocniła się na 5. pozycji w ogólnej klasyfikacji. W kolejnym meczu Smilebus Gorczyca pokonała 5-0 Zjednoczonych Ślinawka Średnia i tym samym zajęła 2. miejsce w ogólnej klasyfikacji. Właśnie chcieliśmy pogratulować zajęcia 2. miejsca, wicemistrzami Noworudzkiej Ligi Futsalu jesteście. Tak, no jest, cieszymy się z tego, walczyliśmy do końca. Niestety brakło trochę szczęścia, mieliśmy jeden mecz zremisowany i to przeważyło o tym, bo mamy tyle samo punktów co zwycięzca. Przegraliśmy bezpośrednim meczem. Jeden mecz z nimi zremisowaliśmy, drugi niestety przegraliśmy. No i punkty nie wystarczyły. Dużym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie pomiędzy faworytem zawodów Kazar Team Power, a zespołem z Brazylii Ars Curitiba Brazylia. Gdyby udało się Curitibie wygrać to spotkanie, to zajęłaby 1. miejsce w ogólnej klasyfikacji. Jednak po dość zaciętym spotkaniu, szczególnie w drugiej połowie, gdzie Kazard prowadził 3-1, oddał nieco pola Curitibie, której w ostatniej minucie spotkania udało się strzelić bramkę na 3-2 i taki wynik pozostał już na tablicy do końca spotkania. I tym samym Kazard Team został mistrzem pierwszej ligi. Niewiele brakowało, a byłby remis 3-3. No w końcówce było groźnie już, poprzeczka i od linii się odbiło. Dobrze, sędzia żaden nie zdecydował, że było 3-3 na szczęście. No ale tak jak mówiłem, szczęście sprzyja lepszym. I wy zostaliście mistrzami ligi w tym sezonie, także chcieliśmy pogratulować wam i życzyć wszystkiego najlepszego. W następnym roku również będziecie występować? No jak się odbędzie, nie wiadomo, jak widać, że co roku mniej drużyn jest, no i nie wiadomo jak będzie. Zobaczymy za rok. Mam nadzieję, jak będzie halówka, my też będziemy. I ja też. Po rozgrywkach odbyła się dekoracja najlepszych drużyn 15. edycji Noworudzkiej Ligi Futsalu. Tegorocznym mistrzem pierwszej ligi został zespół Kazar Team Power i to on otrzymał puchar. W klasyfikacji na najlepszą drużynę Fair Play pierwsze miejsce zajęli Zjednoczeni Ślinawka Średnia. Królem strzelców ligi został Dawid Kęska zespołu Kazar Team Power, zdobywając 44 bramki. Teraz mogę powiedzieć, że jest taka luka. Może ta młodzież z Orlików za 2-3 lata, ona może trafić tutaj na ten parkiet, bo masę jest różnego rodzaju tych turniejów takich dla naprawdę dzieci takich. Jeżeli będą mieli zapał, dużo też zależy od rodziców i ich wychowawców, no to kto wie, czy nie wrócimy do takiej sytuacji, jeżeli by ta liga dalej funkcjonowała, bo były takie lata, że była i pierwsza, i druga liga. No i było dużo zespołów spoza obrębu Nowej Rudy. Były zespoły z
ze Szczytnej, z Kłodzka, jeszcze tam z kilku miejscowości, które na obrzeżach miasta Nowej Rudy czy na granicach występowali na parkiecie tutejszego. Tłumaczów, tak. Bożków, Dzikowiec. Mówimy w ten sposób, no, nie chcemy, żeby nas posądzano, że nam obydwu na tym tak bardzo zależy, że chcemy organizować te rozgrywki. Bo przychodzi czas tej jesieni i zaczynają zainteresowani, mówię o zespołach, które brały czy chcą brać udział, że coś takiego czy będzie, nie? No to wtedy zaczynamy, powiedzmy, jakieś kroki do przodu robić i umieszczamy to na stronie internetowej, że dobrze. W miejscowej prasie. Prasie też, że ma nastąpić, proszę zgłaszać chętnych i wtedy robimy spotkanie. No i na takich zasadach staramy się, żeby pośmi to ruszyło do przodu. A jak to będzie, to naprawdę na dzień dzisiejszy trudno nam określić. Mógłbym to spuentować. Jeżeli będzie dla kogo, to kto wie?